doktor. Dzień ten przyjdzie, gdy pożegnamy szkołę. Na wakacje wesołe. Wakacje są darem. Tych dni 60 i parę. To bardzo piękny dar. Ojej, jak wakacje to będą wycieczki. A co wziąć na wakacyjną wyprawę? Na wycieczkę, miły bracie, trzeba wziąć ze sobą 100 metrów kwadratowych błękitnego nieba. Można 20 chmurek rozsypać nad głową omijających słońce. Wziąć 10 kilometrów bardzo ładnej drogi i rozwijać jak wstążkę. 1000 drzew rzucić z jednej, 1000 z drugiej strony, 3 pagórki, 2 łąki, głosów ptaków sporo, 1 wesoły strumyk lub 1 jezioro. 2 buty, 1 z lewej, drugi z prawej nogi, lecz wygodne. 2 oczu, otwartych szeroko, 4 bułki, 5 jabłek. To już wszystko prawie. Może jeszcze koszyk na księżyc. A gdyby w jeziorku były ryby, to wędka na ryby. Choć to nie jest konieczne. Konieczny jest za to śpiewający worek, wypełniony wiadomo czym, dobrym humorem. Starożytnym, pięknym wrzeszczem. Kasa przyjmuje, kasa wydaje. Kom potrzebny bilet? Proszę się spieszyć, bo na czwartą parą pociąg przyjedzie za chwilę. Co? Ja? Wrzeszczę? Słyszy pani? Ten pan ma nas tu za nic. Gdyby nie to, że dziś jadę, dałabym mu jeszcze radę. Na Mazury, do Morąga, bardzo Morąg nie pociąga. Tator 15 wjeżdża rakieta. Rakieta czy pociąg? Pociąg czy rakieta? Wszystko mi się pomyliło. Oczywiście pociąg. Wjeżdża pociąg. Jedzie, jedzie pociąg. Do klasy przyjechał. Czerwiec maszynista ciepło się uśmiecha. Jak się macie, mili? Dobrze, nie najgorzej. No to gdzie was zawieźć? W góry! I nad morze! A mi nad jezioro! A ja chcę do lasu, w którym grzybów sporo. Spełnisz nasze prośby? Tak, ale przed wyjazdem pożegnać się trzeba. Do widzenia! Do widzenia! Na lekcje się nie zjawia? Gdzie są dzieci? Gdzie są...
znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem.